Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wykreuj swoje życie. Ja jestem Barbara i razem z Aleksandrą tworzymy ten kanał. Jeśli jesteś osobą, która chce spełnić każde swoje marzenie i która ma otwarty umysł na wiedzę, którą tutaj przekazujemy, to zapraszam Cię do oglądania dzisiejszego odcinka, do subskrybowania naszego kanału. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, zapraszam również na naszą stronę internetową, na naszego Facebooka i naszego Instagrama. A kobiety, które chcą zostać boginiami swojego życia, zapraszamy do naszego nowego kursu, który rozpoczyna się już 29 marca. Uwolnij swój kobiecy magnetyzm. W procesie manifestowania naszych pragnień często przeszkadzają nam wszystkie nasze lęki, obawy, wątpliwości, niepokoje, frustracje, złość, niecierpliwość, wściekłość czasem, obwinianie kogoś, wszystkie te negatywne emocje, które pojawiają się na bazie tego, czego doświadczyliśmy, czyli na bazie naszych wspomnień czyli tak naprawdę to wszystko powstaje na bazie przeszłych doświadczeń i poprzez to, że my o tym myślimy, że my sobie to przypominamy, przypominamy to, co nam ktoś powiedział, to co nam ktoś zrobił, to co się wydarzyło, czego nie chcieliśmy doświadczyć i poprzez te sytuacje my czujemy się źle, zaczynamy czuć smutek, zaczynamy czuć zło, zaczynamy czuć niepokój, obawę, bo manifestujemy nasze pragnienie, a Przypominamy sobie historie, które się wydarzyły, a które tak naprawdę już nie istnieją, ponieważ jak już wiecie, przeszłość nie istnieje, więc to, co było, nie ma znaczenia, ale my o tym myślimy. I my to powołujemy do życia. I teraz co z tym zrobić, tak? Co zrobić w momencie, kiedy pojawiają się te wszystkie niechciane emocje? Co zrobić w tym momencie, kiedy czujemy się źle, kiedy e, czujemy ten właśnie niepokój, kiedy wątpimy w to, że możemy zmienić tą swoją przyszłość, kiedy wątpimy tak naprawdę w swoją moc, tak? kiedy czujemy złość na daną osobę, że nam to powiedziała. Co my mamy wtedy? Z tym wszystkim zrobić. Jak się tego pozbyć? Jak wyeliminować te wszystkie niechciane negatywne emocje? Przede wszystkim, kochani, należy zadać sobie pytanie, gdzie to wszystko się dzieje? Gdzie powstaje ta negatywna myśl? Gdzie są te wszystkie negatywne emocje? Gdzie to się dzieje? No, we mnie. Tak? Odpowiedź jest tylko jedna. We mnie. Ty to myślisz. Ty to czujesz, ty rozpamiętujesz tą przeszłość, ty myślisz o tym, czego nie chcesz w swoim umyśle. Więc e, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że to wszystko dzieje się w tobie, że ty to myślisz, że ty to czujesz, że ty sobie to wyobrażasz, to możesz to zmienić. Więc teraz zapytaj siebie, czy ja mogę to zmienić? No tak, mogę to zmienić. Czy ja chcę to zmienić? No tak, chcę to zmienić, przecież nie chcę się czuć źle, przecież chcę się czuć dobrze. Czyli tak naprawdę to, jak się czujesz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. I teraz do Ciebie należy wybór, i do Ciebie należy podjęcie decyzji, co z tym zrobisz. To od Ciebie zależy, czy podejmiesz decyzję, że zmienisz swoją następną myśl, to od Ciebie zależy, czy podejmiesz decyzję, że zaczniesz myśleć o tym, czego chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz. Więc za każdym razem, kiedy pojawi się lęk, zapytaj siebie: czy ja mogę to zmienić? Czy ja mogę zamiast lęku poczuć pewność? No tak, mogę. Czy ja mogę zamiast wątpliwości mieć zaufanie? Mogę. Czy ja mogę zamiast w smutku czuć radość? Mogę. Ty możesz wszystko. To od ciebie zależy, to ty decydujesz i ty wybierasz, jak chcesz się czuć. Czyli skoro już to wiesz, to kiedy zadasz sobie takie pytanie, czy ja mogę to zmienić, i odpowiesz sobie, że tak, mogę to zmienić, to powiedz sobie również: okej, okay, robię to. Ja teraz zaczynam czuć radość zamiast smutku, a czuję radość kiedy? Czuję radość wtedy, kiedy zaczynam sobie wyobrażać to, czego chcę, zamiast to, czego nie chcę. I wystarczy jedna pozytywna myśl o tym, czego chcę, aby w jej następstwie przyszła następna pozytywna myśl. I w ten sposób zamienisz smutek. W radość z tego, że masz to, czego chcesz. Kiedy wejdziesz w ten swój nowy stan, kiedy zaczniesz sobie wyobrażać to, czego chcesz, to uczucia, które pojawią się w następstwie tych myśli, przyjdą do ciebie tak naturalnie. Pojawią się nawet nie zauważysz kiedy. Nagle okaże się, że czujesz się dobrze, że jesteś szczęśliwy. Bo jesteś w stanie świadomości osoby, która ma to, czego chce, bo myślisz o swojej przyszłości teraz a zamiast o swojej przeszłości, która powoduje u ciebie te wszystkie negatywne i niechciane emocje. Myślisz o tym, czego chcesz i budujesz swoją wspaniałą przyszłość teraz, zamiast myśleć o tym, co się wydarzyło, o tym, co ci sprawiło ból i cierpienie, bo też o tym myślisz teraz. Więc, kochani, tak naprawdę wszystko zależy od Was. To od Was zależy, jak chcecie się czuć, bo Wy macie na to wpływ. To od Was zależy od tego, jaką podejmiecie decyzję. W momencie, kiedy wyłapiecie tą negatywną emocję, od Was zależy, czy będziecie ofiarą tej emocji, ulegniecie jej i będziecie siedzieć, użalać się nad sobą, biadolić. I wejdziecie w to jeszcze głębiej i zaczniecie płakać, i będzie wam źle, i przestaniecie wierzyć w swoją moc, i przestaniecie wierzyć w prawo, i przestaniecie wierzyć, że cokolwiek jest możliwe, bo jestem taka biedna, taka nieszczęśliwa, bo mi nie wyszło, bo mi się nie udało, bo było tak, bo mi tak powiedzieli. To od Was zależy, czy wyjdziesz z tego stanu i powiesz, nie, ja mogę to zmienić. Ja mogę w tej chwili podjąć decyzję, że czuję się dobrze i zacząć myśleć o tym, czego chcę. Jaka jestem szczęśliwa! Moje życie jest cudowne. Robię w życiu to, co chcę. Wszystko mi się udaje, wszystko jest fantastyczne, wszystko jest cudowne. Jestem szczęśliwa, mogę wszystko. Jestem kreatorem, jestem stwórcą. Kochani, zawsze, kiedy pojawi się negatywna emocja, bez względu na to, co to jest, czy to jest lęk, obawa, wątpliwość, strach, niepokój, niepewność. Pojawia się na bazie Waszych starych doświadczeń, Waszych wspomnień, na bazie tego wszystkiego, o czym myślicie, co się już wydarzyło. Więc wystarczy zmienić i przekierować swoje myśli na to, czego chcesz. Wystarczy podjąć właściwą decyzję i dokonać właściwego wyboru. I tylko tyle. I to wystarczy. Nie możesz być ofiarą swojego umysłu, nie możesz mu pozwolić na to, żeby on rządził twoimi emocjami, bo on nie ma nic do powiedzenia. Jeśli ty podejmiesz właściwą decyzję, to on posłucha ciebie, to on zacznie na bazie twoich nowych myśli czuć zupełnie inne emocje. Możesz poczuć radość, szczęście. Możesz zamienić każdą negatywną myśl na pozytywną, możesz zamienić każde negatywne uczucie na pozytywne i czuć się dobrze. W każdej chwili, w każdym momencie. Także, kochani, pamiętajcie, że to wy decydujecie i to wy dokonujecie wyboru, co chcecie czuć i jak chcecie się czuć. Także korzystajcie ze swojej mocy. Twórzcie swoje własne niebo w swoim umyśle, bo to wszystko zależy tylko i wyłącznie od was. Życzę wam tej samokontroli i tej samoświadomości do podejmowania właściwych decyzji i do dokonywania właściwych wyborów. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.